czciciele skrupulaci to ci, którzy obawiają się, by czcząc matkę, nie odebrać czci synowi, a wynosząc Maryję nie poniżać Jezusa. Nie znoszą, gdy Najświętszej Maryi Pannie oddaje się głęboką i tak słuszną cześć, jaką jej oddawali ojcowie Kościoła. Z trudem zachowują spokój, widząc, że więcej ludzi klęczy przed ołtarzem Matki Bożej niż przed Najświętszym Sakramentem, jak gdyby jedno było sprzeczne z drugim, jak gdyby ci, co się modlą do Matki Najświętszej, nie modlili się przez nią do Pana Jezusa. Nie chcą, by tak często mówiono o Maryi, by się do niej zwracano często. Oto kilka typowych zwrotów, którymi się zwykle posługują. Po co tyle różańców, tyle bractw i zewnętrznych nabożeństw do Maryi? Ile w tym ignorancji? Czy to nie jest ośmieszanie naszej religii? Porozmawiajmy raczej o tych, którzy się modlą do Jezusa Chrystusa. Trzeba się uciekać do Chrystusa. To On jest naszym jedynym pośrednikiem. Trzeba głosić Jezusa Chrystusa. To jest podstawa. Powyższe twierdzenia są poniekąd słuszne, jednakże stosuje się je w tym celu, by przeszkadzać nabożeństwu do Najświętszej Maryi Panny. Dlatego są bardzo niebezpieczne i stanowią pewnego rodzaju sidła, które diabeł zastawia pod pozorem większego dobra. Nigdy bowiem nie czcimy Jezusa Chrystusa bardziej niż wtedy, kiedy czcimy Jego Matkę. Moi kochani, zapraszamy Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z cyklu Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Tym razem będzie to rozdział drugi, w którym dowiecie się m.in. o tym, jakie są fałszywe nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy serdecznie Ludwika Kopytowska i Adrian Olszak. Do usłyszenia.